Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Nagrywam ten film po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem niestety nie wypaliło. Nie zwróciłam uwagi na to, że kamera wychwytywała jakieś dziwne szumy, także mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, co się stało w Dublinie, jak przebiegła moja w ogóle... moja wycieczka do Dublinu, więc mam nadzieję, że lubicie pogadanki i chcecie usłyszeć, co się wydarzyło. Dobra, może zacznę od tego, że oczywiście Dublin, w Dublinie nigdy nie byłam i wiecie, i bardzo zawsze chciałam jechać, kiedyś miałam nawet bilet, ale później był COVID i niestety nie wybrałam się. I słuchajcie, byłam bardzo, bardzo podekscytowana na to wszystko i było zajebiście, tyle Wam powiem, tak naprawdę było, przekroczyło to moje w ogóle wszystkie jakiekolwiek oczekiwania. Zacznę od tego, że na początku trochę ta podróż nie wyglądała dobrze, ponieważ ja chciałam zabrać ze sobą kamerę, chciałam Was ze sobą mieć, chciałam nagrywać Wam, chciałam Wam pokazywać różne rzeczy, które ja robię, które zwiedzam, jakieś get ready, wiecie, no jechałam z Tilly, więc miałyśmy tak naprawdę dużo zaplanowane i też chciałyśmy dużo nagrywać. Tilly jest taką osobą, że nie ma problemu, żeby być właśnie też w kamerze czy właśnie na filmiku, więc słuchajcie, ja spakowałam wszystko, spakowałam dwie baterie dodatkowe, charger do baterii, holder do trzymania, słuchajcie, a nie wzięłam kamery, bo kamerę zostawiłam w kuchni, ładowałam i zapomniałam jej wziąć, także dopiero jak byłam w hotelu w Birmingham, ponieważ my sobie wzięłyśmy hotel, aby wieczorem pojechać i aby rano już po prostu wstać i być przy lotnisku. Nie chciałyśmy tarabanić, wiecie, się o 3 nad ranem z jej mamą na lotnisko, tylko po prostu sobie pojechałyśmy wieczorem, poszłyśmy sobie do baru, zamówiłyśmy sobie pizzę i po prostu oglądałyśmy później Love Island. W drodze oczywiście mówimy, no tylko musimy zrobić odprawę, bo odprawy jeszcze żeśmy nie robiły, także spoko, mamy jeszcze czas. I słuchajcie, z tego wszystkiego nie zrobiłyśmy odprawy. Ja nie wiem, po prostu się zapomniałyśmy, wchodzimy na lotnisko, nie, a tam ja patrzę na telefon i mówię, kurde, żeśmy odprawy nie zrobiły. I co teraz? I teraz odprawa jest niedostępna. Więc idziemy do punktu pomocy Ryanair. No i okazuje się, że nie możemy zrobić odprawy, jeżeli chcemy polecieć, to musimy sobie albo kupić nowy bilet, albo musimy zapłacić 55 funtów z osobna, żeby w ogóle polecieć. Więc mówię, dobra, już zapłaćmy to jakoś tak, wiecie, to 55 funtów trochę boli, ale jakoś nie ma tragedii, nie? Słuchajcie, wszystko fajnie, pięknie. Ja kupiłam, słuchajcie, wódeczkę dla nas na bezcłówce, tak żeby po prostu było, wiecie, jak się będziemy szykować właśnie na wyjścia, to żeby mieć, nie? Także to akurat na stanio wyszło, fajnie. No i słuchajcie, przyszło nam wejść na samolot i słuchajcie, moja walizka była dosłownie tyle za szeroka na rozmiar Ryanaira. I ja pamiętam, że z tą walizką kiedyś leciałam. Ja nie wiedziałam, że to będzie problem, ale widocznie weszły jakieś ostrzejsze, nie wiem, restrykcje, że musi idealnie pasować, nie może nic wystawać i słuchajcie, no albo pojadę bez walizki, albo zapłacę 70 funtów. Więc on top of that musiałam zapłacić 70 funtów. Dobra, już mówię, kij z tym, pieniądze. Pieniądze to pieniądze. Ja jestem w ogóle zdania, że pieniądze przychodzą i odchodzą, a najważniejsze są memories. Także mówię, dobra. I słuchajcie, tak. Przyleciałyśmy 40 minut, słuchajcie, jesteśmy w Dublinie. Wszystko fajnie, pięknie. Zaczęłyśmy sobie tą wódeczkę robić, sobie koktajle takie, wiecie, kupiłyśmy sobie fantę, wypiłyśmy trochę tej fanty, dolałyśmy trochę wódeczki, nie? I już żeśmy miały humorek, bo już żeśmy sobie piły już w autobusie, bo autobus był z lotniska do centrum, a my w centrum miałyśmy hotel. I sobie tak popijałyśmy, już miałyśmy fajny, w ogóle fajny mood i tak dalej.
No i słuchajcie, miałyśmy też fajnego trafa z hotelem, ponieważ normalnie check-in odbywa się w hotelach między godziną 2 a 4. My byłyśmy bodajże o 11, poszłyśmy sobie od razu na śniadanie, full Irish breakfast, w sumie taki sam jak angielski, tylko oni mają jeszcze white pudding oprócz black pudding, czyli taką jakby białą kaszankę, nie? Akurat mi to smakowało, trochę było suche, ale byłyśmy w bardzo, bardzo fajnym takiej restauracji, która była bardzo popularna, także taki full Irish, my byłyśmy takie głodne, słuchajcie, nic żeśmy nie jadły, tylko ten trochę tego alkoholu, nie? No i słuchajcie, po tym, żeśmy poszły do tego hotelu, oni nam pozwolili, słuchajcie, około 11 się już wejść do pokoju, także fajnie, super pokój, czyściutko, pięknie. No i my żeśmy stwierdziły, że nie będziemy czekać na wieczór, tylko idziemy na day drinking, bo my na piątek nie miałyśmy tak naprawdę nic zaplanowane. Miałyśmy dużo rzeczy, chciałyśmy zwiedzić właśnie w sobotę, w niedzielę, a w piątek to byłyśmy tak bardzo nastawione z tej całej ekscytacji, słuchajcie, żeby po prostu wyjść na to miasto, nie? Także ubrałyśmy się w miarę wygodnie, w miarę ładnie i poszłyśmy. I chodziłyśmy, słuchajcie, od pubu do pubu. Postanowiłyśmy nie pić nie wiadomo jak mocnych alkoholi, tylko po prostu piłyśmy sobie piwka. No ale te piwka też, słuchajcie, potrafią walnąć, nie? Tym bardziej, że wcześniej przed wyjściem jeszcze żeśmy sobie zrobiły po jednym koktajlu z tą wódką. No i słuchajcie, ja już nie wiem, która to była godzina. Już było ciemno, znaleźliśmy taki fajny pub. Tam jako security przy drzwiach stał taki Polak, stał, mówi: przyjdźcie tu jutro dziewczyny, bo jutro w sobotę tutaj są zarąbiste imprezy. Mówię: dobra, ekstra, nie? No i słuchajcie, my też się tak się kręciło, od pubu do pubu poszliśmy do Temple Bar, no bo w Temple Bars to są bardzo popularne bary w Irlandii i w sumie to tak było, że ten pub to jak impreza, tam była głośna muzyka, ludzie się bawili, bardzo tłoczno, bardzo dużo ludzi, no po prostu masakra. No i słuchajcie, z tego względu, że w pubach raczej nie ma szatni, no to wszyscy ludzie swoje kurtki rzucali albo na podłogę, albo na krzesło. No i my stwierdzili, żeśmy rzuciły te nasze kurtki na podłogę i tak dalej. Ja miałam ze sobą też nerkę, więc miałam tam, wiecie, moją kartę, bo sobie zrobiłam kartę, doładowałam ją tylko na 100 euro, bo to była taka karta ala taka credit card. Nie chciałam, mówię, a jak będę potrzebowała, to sobie jeszcze doładuję. Miałam tam telefon i w ogóle, nie? No i słuchajcie, nagle, ja nie wiem, my żeśmy naprawdę tam tak się bawiły, poznałyśmy tyle fajnych ludzi ciekawych i turystów, i Irlandczyków, i nam kupowali drinki, i no po prostu było mega, wytańczyłyśmy się tam po prostu strasznie, ja musiałam co róż wychodzić na dwór, bo było mi tak gorąco, to wiecie, no bo to nie impreza, tylko pub, takie mniejsze jakby, wiecie, otoczenie, mniejsze pomieszczenie. I słuchajcie, w pewnym momencie zadzwoniła do mnie Tilly i powiedziała mi, że jej nie chcą wpuścić do pubu, że nie wie dlaczego, może trochę się tam, wiecie, wstawiła, może coś tam podpyskowała, nie wiem dokładnie co to było, i ona mówi, że ona będzie na mnie czekała, żebym wyszła po prostu. I wiecie co, ja w tym pubie, ja chyba nie słyszałam, ja do końca, powiem wam szczerze, nie pamiętam. Ja, nie jedźcie nigdy ze mną na wakacje, bo ja po prostu albo zawsze zagubiona, albo po prostu jestem tak pochłonięta imprezą, że nic na mnie nie działa, nic na mnie nie działa. Ale ja cały czas myślałam, że ona jednak wejdzie, ja nie wiem dlaczego. I słuchajcie, ona na mnie czekała pół godziny, mówi: dobra, no skoro Sara ma telefon i w ogóle wie gdzie jesteśmy, mówi: ja się zbijam do domu. I poszła do domu, do hotelu. O 10:30, a ja tam baluję, nie? Z tymi ludźmi, takich fajnych ludzi tam poznaliśmy, taka była fajna para, z nimi żeśmy tak tam balowały po prostu, takie fajne dziewczyny z Anglii były, no mega. No i słuchajcie, ja się nagle obudziłam, jak już ten pub zamykano, nie wiem, to była chyba godzina 12:00, patrzę, nie ma mojej kurtki. W kurtce był mój telefon, ponieważ od razu jak Tilly do mnie zadzwoniła, ja schowałam mój telefon do kurtki. Nie ma telefonu, nie ma kurtki, nie ma Tilly. A ja jestem w środku Dublina i nie wiem, gdzie jestem. Nie pamiętam nazwy hotelu, nie pamiętam nic,
co było obok naszego hotelu takiego do zapamiętania, abym mogła chociaż powiedzieć taksówkarzowi, że nie wiem, był na przykład kościół. Nic, słuchajcie, nie pamiętam. Nie mam ani karty, ani klucza odnośnie hotelu. Wszystko było w telefonie, każda informacja, bez kitu. Po prostu ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Siadam do taksówki i mówię do taksówkarza: poproszę do hotelu. A on: do którego? A ja mówię: no, nie wiem. A on mówi: jak nie wiesz? Ja mówię: nie wiem. I zaczęłam ryczeć, słuchajcie, zaczęłam ryczeć, bo mówię: ja nie wiem, ja jestem tu pierwszy raz, ja się zgubiłam, koleżanki nie ma, ktoś mi ukradł telefon, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I taka panika, słuchajcie, wpadłam w taką panikę. No, chyba każdy by wpadł, no bo naprawdę nie rozróżniałam jednego miejsca od drugiego, nie wiedziałam. I najlepsze jest to, że mój hotel to był taki bardzo irlandzki hotel z irlandzką nazwą. To nie był jakiś tam Belvedere czy nie wiem, Holiday Inn. To był jakiś... Do dzisiaj nie pamiętam. Ja do dzisiaj nie pamiętam. Pamiętam, że pierwszą literą tego hotelu była litera D. No ale wyobraźcie sobie, ile hoteli czy jakiś tam Airbnb jest na literę D. No i ja taka załamana. I ten taksówkarz na początku był bardzo fajny. On mówi tak: wyłączam licznik. Mówi: nie obchodzą, mówi, mnie twoje pieniądze, chcę ci znaleźć ten hotel, nie? I słuchajcie, ze 2 godziny po tym Dublinie jeździmy. Taki hotel. I ja mówię: nie to, ryczę dalej, w ogóle załamka, nie? I mówię: zawieźmy na policję. Mówię: może oni mi coś pomogą. I słuchajcie, poszliśmy na tą policję. Oni w sumie, no co wam mogą zrobić? Nic tak naprawdę nie zdziałali. Jedynie co to wzięli raport o zaginięciu telefonu. No i dalej szukamy, nie? No i ten taksówkarz zaczął się taki robić trochę dodgy, na zasadzie, on mówi, ja mówię: kurde, dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłam? Mówię: masz Instagrama albo Facebooka? Zaraz zadzwonimy do mojej koleżanki. Jakoś, nie wiem, z tej całej paniki nawet nie pomyślałam o social media. On mówi: tak, mówi, ja nie mam, ale ja mówię: no to weź ten, zainstaluj, nie? Ja się zaloguję czy coś, założymy jakiekolwiek konto, zadzwonimy, nie? On mówi: dobra, tylko najpierw chodź ze mną na drinka. No i ja tak mówię: ja nie chcę, mówię, drinka, ja chcę wracać do domu, ja chcę wracać do mojej przyjaciółki, ja się boję, jestem nie w swoim mieście, mówię: proszę odwieź, nie wiem, proszę daj mi ten telefon i w ogóle pomóż mi, nie? I on mówi: no dobrze, ale tyle za to, z tobą jeżdżę, wiesz, nie czarżuję cię, to chociaż mi drinka, zrób mi przyjemność i pójdź ze mną na drinka. I słuchajcie, poszłam z nim na tego drinka. On zaczął, słuchajcie, pozwalać sobie, na zasadzie zaczął mnie dotykać tutaj za nogę, złapał mnie za tyłek, zaczęłam się bardzo, ale to bardzo niekomfortowo czuć. Zmusił mnie tak naprawdę do wypicia, ponieważ ja chciałam, chciałam wodę albo właśnie piwo, mi zamówił podwójną wódkę. Ja nawet nie wypiłam tego drinka do końca. On mówi: pij tego, nie? I on, słuchajcie, wróciliśmy do tej taksówki i on mówi: ja mam pomysł, pojedziemy do mnie, on do mnie tak mówi, i znajdziemy ten hotel twoją przyjaciółkę jutro. A ja mówię: nie ma opcji. Ja mówię: nie ma, kurde, opcji. Godzina już była, nie wiem, 3:30 nad ranem. Mówię: nie. I słuchajcie, ja wybiegłam z tej taksówki, zostawiłam go. On gdzieś tam na szybko zaparkował i ja podbiegłam do takiego chłopaka, który stał w ogóle na środku chodnika, i mówię: czy ty masz, mówię, Instagrama albo Facebooka? On mówi: no pewnie, że mam. Ja mówię: proszę zadzwoń do mojej przyjaciółki. I mówię: jestem w Dublinie, jestem w takiej sytuacji, jeszcze, kurde, taksówkarz się ze mną ciągnie, który nie wiem w ogóle, co ode mnie oczekuje. I mówię: proszę, pomóż mi, bo ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I on, słuchajcie, od razu zadzwonił do Tilly, odnaleźliśmy ją. Tilly od razu, słuchajcie, odebrała, bo też, słuchajcie, w tym hotelu pewnie siedziała zestresowana, gdzie Sara jest, słuchajcie. Bo nie wiedziała, nie podejrzewała, że mi telefon zarąbano, wiecie. I ona od razu, słuchajcie, napisała adres, napisała nazwę tego hotelu, nie? No i on mówi: ja cię odprowadzę, nie? Ja nie miałam kurtki, on mi dał swoją kurtkę. Taki kochany był, słuchajcie, młody chłopak, mieszkał w Dublinie. I ten taksówkarz jeszcze za nami szedł z jakieś 5 minut i tylko się darł, mówi: Sara, wracaj tu ze mną. I w ogóle masakra, słuchajcie. A ten chłopak, słuchajcie, miał na imię Jay, on mówi: mate, mówi, weź się od niej odpierdol. Mówi: ona cię nie chce. Mówi: ja ją odprowadzę od tego hotelu. Mówi: ty nie zrobiłeś nic przez 3 godziny. No taka prawda, słuchajcie, jaki taksówkarz, ktoś, kto ma telefon, ewidentnie coś, nie wiem.
Nie chcę, wiecie co, jakby, nie wiem, wskoczyć w jakieś podejrzenia czy coś, ale no nie było, no nie był w porządku, nie był w porządku, bo mówię, mogliśmy tą sprawę załatwić, jak ja bym była trzeźwa i ktoś by zgubił telefon i bym tylko zapytała, czy znasz Instagrama albo Facebooka kogoś, twojej koleżanki, to od razu bym dała komuś telefon, bo widzę, jeżeli bym widziała, że ktoś jest, nie wiem, pijany czy coś i potrzebuje pomocy, to pierwsze co to social media, tylko że ja z tej całej paniki po prostu na to na początku nie wpadłam. Słuchajcie, on mnie odprowadził tego hotelu, bardzo fajny, wziął w ogóle moje social media, wziął Tilly social media, pisał jeszcze do nas, słuchajcie, pisał do Tilly na drugi dzień, czy odnalazłam telefon i tak dalej. Dobra, ale słuchajcie, dobra, wróciłam do tego hotelu, opowiedziałam całą historię Tilly, w ogóle zaryczana, zdesperowana, słuchajcie, no masakra, trauma forever, nie? Ale jakoś pogodziłam się z tym faktem, nie pozwoliłam, aby ta sytuacja zrujnowała mi holiday, nie chciałam, żeby to na mnie wpłynęło, chociaż byłam trochę, wiecie, no zrozpaczona, ale tak naprawdę przez swoją głupotę, tak? Przez swoją głupotę, bo nie powinnam rzucić telefonu z kurtką na podłogę, powinnam wyjść z Tilly i, no mówię, ja i szajbuska, nie? Zdarza się każdemu, Boże, jesteśmy tylko ludźmi, no ale dobra. Na drugi dzień postanowiłyśmy przejść się po tych pubach i poszłyśmy do tego pubu i słuchajcie, odnaleziono moją kurtkę. Moja kurtka była w tych rzeczach znalezionych, ale nie było telefonu. Także my od razu zadzwoniłyśmy, znaczy skontaktowałam się z moim networkiem, jeśli chodzi o internet i tak dalej, telefon, numer telefonu i tak dalej. Bo mam kontrakt, więc oni od razu dali ten telefon na blacklist, czyli ten telefon, nawet jak ktoś odnajdzie czy coś, czy ktoś ukradł, no nie ma z niego pożytku, bo jak ktoś go odpali, no to no nie odpali go, będzie czarny po prostu ekran. Nie da rady odpalić blacklisted phone, po prostu. Także także tak, no jedynie co to mogą na części sprzedać, no. No i mówię, nie chciałam, żeby to popsuło nam dzień. Później poszłyśmy sobie właśnie z rana, miałyśmy taki experience zabukowany na Irish coffee making with whisky. I to było super, tam chyba było to około godzinę, my żeśmy tam spędziły, godzina 15. Taka prawdziwa irlandzka kawka, wiecie, zrobiona, wyciśnięta po prostu, tak wiecie, tak bardzo mocna i porządna. Do tego byliśmy właśnie uczeni, jak właśnie tą wódką, to tego shota whisky dodać, jak nalewać właśnie podwójne mleko, żeby taka pianka się zrobiła. No tam było mega i tak pięknie pachniało tą kawą, że po prostu szok, nie? Kawa była przepyszna, także to mnie fajnie postawiło na nogi. I od razu po tym, żeśmy pojechały do Guinness House Store. I tam było super. Myślę, że jak się jest w Irlandii, to Muzeum Guinnessa trzeba zwiedzić. Chociaż ja nie jestem fanem Guinnessa. Takiego shota mogę wypić. To jest piwo, takie ciemne piwo o takim bardzo specyficznym smaku. Mówię, jeżeli na przykład napiję się parę łyków, to jest ok, ale już później im więcej tego piję, tym bardziej jakby gorzkość czuję, nie wiem, mam takie wrażenie, że przypomina mi to trochę kawę, trochę gorzką czekoladę, ale dużo też gorzkości ma, nie? Także ja, my miałyśmy zapewniony tak jakby ten cały pint, nie? Ten cały kufel tego Guinnessa, ale my nawet żeśmy tego nie wypiły, mówię, shota żeśmy wypiły i to było tyle. I naprawdę tam było mega, było przecudownie zobaczyć to wszystko od podstaw, jak się robi, jakie wiecie, jak to wszystko przechodzi, no takie wiecie, no taki experience, nie? No i słuchajcie, wróciłyśmy do hotelu, odświeżyłyśmy się i postanowiłyśmy iść do tego nightclubu, gdzie właśnie ten Polak, co stał na drzwiach, powiedział, że są imprezy, nie? I była Latin Fever. I słuchajcie, same takie hiszpańskie rytmy, mega, megusta po prostu. Jedynie co, to powiem Wam tak, w Irlandii drinki są strasznie drogie, także my żeśmy sobie oczywiście tą wódkę, co kupiłam, drinkowały. No ale i tak, wiecie, wychodzisz, no nie będziesz o suchym pysku, nie? No i żeśmy tam ten... Tilly oczywiście musiała mi kasę tak naprawdę za mnie płacić, no bo ja nie miałam pieniędzy, nie? Bo ja nie wzięłam nawet karty, słuchajcie. Ja wzięłam tylko tą kartę post office. Kartę, tam miałam tylko 100 euro, to 100 euro się rozpłynęło, słuchajcie, tak naprawdę w jeden dzień. Tutaj to, tutaj tamto, wiecie, tutaj napić, tutaj cola, tutaj tamto, tutaj pint.
Masakra, nie? No, także to się rozpłynęło bardzo szybko. No i na całe szczęście Tilly miała wystarczająco kasy, żeby, wiecie, żeby płacić za mnie i za siebie, nie? No, ale na tej imprezie było naprawdę cudownie. Poznaliśmy takich fajnych chłopaków z Walii, żeśmy się z nimi bawili, kupowali nam driny. Było mega, nie? Poznaliśmy też taką parę, takie dwie pary z Anglii. Poznaliśmy, słuchajcie, kogoś, kto mieszka w naszym mieście. Także to było w ogóle mega, jakiś świat jest mały, nie? I wiecie co, no już nie ukrywam, na drugi, trzeci dzień my żeśmy się bardzo blisko już siebie trzymały, nie opuszczałyśmy się na krok, ja już miałam takiego stresa. Ja mówię, Tilly, teraz tylko abyś ty nie straciła telefonu, bo jak ty stracisz telefon, to już koniec. Jesteśmy udupione. No i naprawdę było super. Wróciliśmy sobie chyba o drugiej w nocy. No i w niedzielę, jak żeśmy się obudziły, a w ogóle tylko tak, w sobotę żeśmy zjadły tylko Subwaya. W ogóle przez cały pobyt my żeśmy raz dziennie tylko jadły. Także rano piątek był Irish breakfast, w sobotę był Subway. W niedzielę poszłyśmy sobie do takiego bufetu chińskiego, bardzo fajny, bardzo dobre żarcie, dużo sushi i tak dalej się tam nażarłam. Ale mówię, tu było tylko raz dziennie jakiekolwiek jedzenie, w ogóle sztos. Robiłyśmy chyba po 30 tysięcy kroków dziennie, bo żeśmy tak naprawdę większość używały po prostu swoich nóg. Nie używałyśmy taksówki ani nic takiego. No i słuchajcie, była taka opcja w niedzielę, że w ogóle tak, pomimo tego, że dużo żeśmy mimo wszystko piły, no bo tak jest na holiday, jednak człowiek sobie pozwala trochę na więcej. Tutaj jak bije dwa dni z rzędu, ja jestem obolała, ja jestem chora. A na holiday ja mam taki jakby inny mood, nie wiem, po prostu switch na holiday, Sara może pić i nic się nie dzieje. No ale dobra, może to jest po prostu od nastawienia. W każdym razie, słuchajcie, niedziela była dość taka chillowa. W niedzielę żeśmy wielce dużo nie planowały. Chciałyśmy... czekajcie, co my żeśmy w niedzielę robiły? Poszłyśmy do tego Trinity University, piękne budynki, mamy tam bardzo fajne zdjęcia i w ogóle piękna też była pogoda w niedzielę, naprawdę słoneczko grzało i w ogóle, także przeszłyśmy się do tego Trinity University muzeum, byłyśmy, później poszłyśmy sobie na miasto, na mieście było ekstra, było bardzo dużo muzyków, którzy grali na gitarze i śpiewali. I później poszliśmy do takiego fajnego parku narodowego, przyroda, łabędzie, kaczki i tak dalej. Także żeśmy się tak naprawdę dużo żeśmy się nachodziły. I wieczorem mówimy tak, no dobra, no w sumie nie możemy nie wiadomo jak dzisiaj zabawić, no bo jutro mamy jakby nie patrzeć, wiecie, musimy zrobić check out z hotelu i musimy pojechać na lotnisko, nie? Ale na parę się przejdziemy. No i żeśmy tak szukały w sumie takiego pubu z live music. Chciałyśmy po prostu usiąść, napić się parę piw i tyle, nie? I słuchajcie, znaleźliśmy taki fajny, zarąbisty pub. Kieliszek wina kosztował 20 prawie euro, ale spoko. I słuchajcie, my żeśmy się tam tak rozkręciły, że to była najlepsza noc przez cały ten wypad. To była najlepsza noc. Ten muzyk, który grał na gitarze i śpiewał, to co on potrafił zrobić z głosem i to jak on grał, to jakie robił przejścia z piosenki do piosenki, to było po prostu another level. To był sztos. I słuchajcie, my żeśmy się tam tak rozkokosiły. Też jakieś tam za darmo driny miałyśmy i w ogóle, no zawsze ktoś tam postawi, nie? Zawsze ktoś tam zagada. Także później żeśmy poszły do... Później żeśmy... Ten koleś, co tak śpiewał, on skończył i później poszłyśmy sobie do innego Temple Baru, nie tam, gdzie zostałam okradziona. I tam też żeśmy się bawiły i bawiłyśmy się, słuchajcie, do piątej nad ranem, ale pomimo tego, że do późna żeśmy się bawiły, to nie byłyśmy aż takie, wiecie co, zrypane, nie piłyśmy aż tak dużo chyba jak ten pierwszy dzień. Pierwszy dzień to zawsze jest taka jakaś podnieta, taka ekscytacja, wiecie, a dobra, dawaj, a już dopiero później człowiek trochę mądrzeje i mówi, kurde, dobra, troszeczkę slow down, nie? No, także
Także bawiłyśmy się, rano trzeba było wstać, ogarnąć się. No i pojechałyśmy na lotnisko dość wcześnie, tak aby mieć, wiecie, ja już od razu kupiłam sobie dodatkowo dodatkowy ten bagaż, aby nie musieć płacić znowu 70 funtów, tylko zapłaciłam teraz 26, taki upgrade musiałam zrobić tego, tej walizki, aby poszła, wiecie, ona pod, pod samolot, nie? Ale powiem wam tak, ja nie wiem ile ja straciłam, bo oczywiście musiałam wrócić do UK, musiałam kupić nowy telefon, no teraz mam, słuchajcie, nie jestem dalej przekonana, bo ja miałam 13 mini. 13 mini, ja lubię małe telefony, słuchajcie. No i właśnie też w niedzielę jeszcze poszłyśmy sobie rano na śniadanie. Na to samo śniadanie co w piątek, do tego samego pubu, bo nam bardzo smakowało. I tyle, nie? I pojechałyśmy na lotnisko, oddałam właśnie ten bagaż. No i przyjechałyśmy do UK. No, także taki słuchajcie, update. No mówię, iPhone'a miałam 13 mini, ten jest 12. Kupiłam jakikolwiek telefon, aby po prostu był, abym była gdzieś tam aktywna na social media, abym mogła odpowiadać moim klientkom. We wrześniu mogę sobie wziąć nowy telefon, więc teraz nieważne. Ten, on jest bardzo duży, ja nie lubię dużych telefonów. No ale wiecie, ogólnie bardzo kosztowny wyjazd. Ale tak jak mówię, pieniądze przychodzą i odchodzą, a najważniejsze jest to, co zostaje u mnie w pamięci. I powiem wam, że pomimo tego stresującego piątku, to ten wyjazd był chyba najlepszym wyjazdem, w jakim życiu byłam. Było cudownie. Było cudowne towarzystwo. Ja kocham Tilly jak siostrę. I no było ekstra. Oprócz tego, że pominiemy to, że telefon mój został skradziony. No. Także niech mają, karma wróci na pewno. Także tyle kochani, taki update właśnie tego Dublina. Mam nadzieję, że się trochę uśmialiście albo pomyśleliście, że jestem debilką ostatnią, ale tak właśnie było. No. Także ja się z wami teraz żegnam i do następnego.